Czas wydaje się być czymś totalnym, absolutnym i tak naprawdę nie do przeskoczenia. Czas dotyczy każdego z nas. Nasz czas jest ograniczony. Ograniczony w takim samym stopniu. Każdego z nas ograniczają takie same ramy czasowe. Doba trwa 24 godziny i dla milionera, i dla biedaka. Doba trwa 24 godziny i dla kogoś to ma mnóstwo czasu, i dla kogoś to ma mało czasu. Jednakże takie przedstawianie czasu byłoby bardzo dużym uproszczeniem, ponieważ jak pokazuje nam fizyka, czas jest względny. Czas nie jest wartością bezwzględną. Oczywiście te nasze zakrzywienia czasowe, w których my funkcjonujemy, są na tyle małe, że tak naprawdę tego nie dostrzegamy, ale w momencie, gdy się poruszamy, czas płynie wolniej. Jest to normalne zjawisko fizyczne, jedno z najprostszych zjawisk fizycznych. Nawet jeżeli chodzisz po pokoju, to czas porusza się wolniej niż gdybyś w nim stał, aczkolwiek ta różnica jest na tyle minimalna, że tak naprawdę my tego nie odczuwamy. Ale czas jest względny. I chyba każdy z nas tego doświadczył, nie w taki sposób jakiś fizyczny czy matematyczny, ale w taki sposób, że robiąc pewne rzeczy, wydaje się, że czas płynie bardzo szybko, a robiąc rzeczy, które nas nudzą, które są powtarzalne, które nas nie interesują, czas biegnie nieubłaganie wolno. Poruszając się, czas również wydaje się paradoksalnie, mimo że czas zwalnia, wydaje się, że przebiega szybciej. Możemy tego doświadczyć podczas różnych wycieczek, podczas poruszania się, podróżowania. Wtedy ten czas wydaje się, że bardziej ucieka. Natomiast mimo wszystko, że czasami czas ucieka, w momentach, gdy robimy coś, co nas bardzo interesuje, bardzo kręci, to tak naprawdę człowiek nie starzeje się tak bardzo, jak w momencie, gdy robi coś, gdy czas mu się dłuży. To jest pewny paradoks czasu. Ludzie, którzy się uczą, którzy się rozwijają przez całe swoje życie. Znałem ludzi, którzy mieli po 70-80 lat i oni dalej uczyli się nowych rzeczy, dalej podróżowali, dalej czytali, dalej rozmawiali, dalej dyskutowali. To ludzie, którzy mogą powiedzieć, że cały czas są zajęci, że czas im mija szybko, ale paradoksalnie to, że oni robią coś, co ich rozwija, sprawia, że oni żyją dłużej w takim wewnętrzny sposób. Oni bardziej się rozwijają, oni są bardziej zainteresowani światem. Więc to jest pewien paradoks czasu. No i oczywiście fizyka pokazuje nam, że w pewnych warunkach czas nie tylko spowalnia, ale czas może nawet stanąć. I to jest oczywiście klasyczny przykład czarnej dziury, ponieważ gdy dotrzemy do horyzontu zdarzeń czarnej dziury, to w pewnym momencie czas zupełnie przestaje biec. Innymi słowy, wszystkie zdarzenia się zatrzymują. No to dosłownie tak jak w bajce czy w filmie, w którym ktoś zatrzymał zegarek i wszystkie postacie stają w miejscu. I to jest dylemat, co dalej w momencie, gdy czas rzeczywiście przestaje biec. Albo co by było, gdybyśmy na przykład zaczęli się poruszać z prędkością nadświetlną, szybszą od prędkości światła. Ponieważ w tym momencie, owszem, istniałaby jedna przestrzeń, ale istniałyby trzy wymiary czasowe. I to jest ciekawa zagadka, jak funkcjonowałby świat, w którym mielibyśmy trzy wymiary czasowe. Innymi słowy, zagadnienie czasu jest zagadnieniem absolutnie fascynującym, ponieważ dotyczy on każdego z nas, ale paradoksalnie wcale nie jest absolutny i z punktu widzenia fizyki, i z punktu widzenia naszych doświadczeń, ponieważ, tak jak mówiłem, każdy z nas doświadcza momentu, gdy ten czas biegnie wolno i ten czas biegnie szybko, mimo że na zegarek chodzi dokładnie w taki sam sposób. Innymi słowy, fakt, że czas jest względny, jest zjawiskiem fizycznym, ale jednocześnie jest jak najbardziej doświadczalnym zjawiskiem dla każdego z nas. I warto pamiętać jeszcze o tym paradoksie, że tak naprawdę im czas będzie biegł dla nas szybciej, im będziemy bardziej zajęci robieniem czymś, co nas wzbogaca, tym paradoksalnie jesteśmy w stanie wydłużyć jakość czasową, można powiedzieć, swojego życia. Pozdrawiam, Bartosz Szkiewicz.